bo walka o przetrwanie. O każdy dzień i... Miałam takie nawet dwa momenty, że ja już czułam, że no... Że to gdzieś może być już koniec. I to jestem ja. No. Tak, gdy nie ma się czym chwalić w ogóle i taki zawsze mam duży lęk, jak pokazuję te zdjęcia. No, taki wstyd po prostu, wydaje mi się. Zawsze takie emocje mi towarzyszą. Ile wtedy ważyłaś? No to był skrajny czas, no to tak z 30 kilo. To jest Boże Narodzenie, to ostatnie? Mhm. W którym momencie poczułaś, że zaczynasz sobie robić krzywdę? Ja nie czułam, że robię sobie krzywdę. Nie chciałam jeść, nie chciałam się leczyć w ogóle. Porównywałam się do wszystkich koleżanek, które były szczuplejsze ode mnie i też chciałam być jak one. Ale nigdy nie miałam nadwagi, miałam taką pomiędzy normalną wagą, a niedowagą. Mój lekarz, który się mną zajmował, psychiatra, powiedział mi, że przychodzi każdego dnia do pracy i się zastanawia, czy ja jeszcze jestem, czy już mnie nie ma. Zawsze miałam poczucie, że ja nie jestem wystarczająco chuda, że ja nie jestem wystarczająco chora. A w tamtym jednym momencie zdałam sobie sprawę, że kurczę, no chyba jestem. Że tak naprawdę może mogę sobie pozwolić na przyjęcie pomocy. Że może ja mogę zrobić coś, żeby być szczęśliwa. Patrycja, Joanna i Michalina chorują na anoreksję. Michalina miała 15 lat, gdy pierwszy raz zachorowała i doskonale ukrywała swoją chorobę przed mamą. Dopiero pobyt w szpitalu z powodu silnych migren ujawnił, że stan jej zdrowia jest tragiczny, a waga skrajnie niska. Wyniszczony organizm był totalnie. Ja też nie postrzegałam, bo córka chodziła w ubraniach większych od siebie, swetry ubierała, że jej zimno było, to było widać. Ale w tym szpitalu jeszcze oprócz tego ważną kwestią była rozmowa z psychologiem szpitalnym, który on mi uświadomił, że córka ma silne problemy z swoim życiem, że ma depresję przy tych zaburzeniach, że ma niechęć do życia, myśli samobójcze. Więc ja byłam jako matka zszokowana. Michalina choruje od 3 lat. Ma za sobą kilka pobytów w szpitalu psychiatrycznym. Niestety pandemia i lockdown przyniosły kolejny nawrót i kolejne leczenie na oddziale zamkniętym. Zaburzenia odżywiania, anoreksja. To tylko się kojarzy właśnie z tym, że bo ty nie możesz jeść, a ciężko ci się je. Nie chcesz jeść, ciężko ci się przybiera na wadze. Albo chcesz schudnąć, tak? No, anoreksja to nie jest wcale to, że chcemy schudnąć jakoś bardzo. My nie możemy jeść w tej chorobie. Traktujemy po prostu jedzenie jak wroga. To wszystko jest gdzieś w naszej głowie. To jest straszne, kiedy stoi ci taki, no, dosłownie kościotrup. No, i on się łapie i mówi, że no nie, no przecież, no, zobacz. Że przecież jestem gdzieś gruba, no zobacz to. Stan Michaliny na oddziale psychiatrycznym nie poprawiał się. Przełom w chorobie nastąpił, gdy trafiła do zamkniętego ośrodka Fundacji Drzewo Życia na wielotygodniową terapię. To wyjątkowe miejsce, w którym osoby w różnym wieku podejmują walkę z anoreksją, bulimią, kompulsywnym zajadaniem i depresją. Nasza ekipa mogła towarzyszyć dziewczynom podczas kolejnego terapeutycznego turnusu. Uczestniczy w nim 12 dziewcząt. Najmłodsza ma 12 lat, najstarsza 21. Wszystkie dziewczęta cierpiące na zaburzenia odżywiania łączy olbrzymi perfekcjonizm. Chcą być najlepsze we wszystkim. Nie radzą sobie z najmniejszymi nawet niepowodzeniami. Zajadając się lub odwrotnie, głodząc, regulują swoje emocje i napięcia. Chciałam być idealna, idealną córką, idealną uczennicą, idealną koszykarką, żeglarką, tancerką, ponieważ uprawiałam dość dużo sportu. No ja udawałam po prostu, że ja taka jestem, że mnie nic nie dotyka. W tym momencie po prostu schudłam. Najprawdopodobniej po prostu ze stresu i również mnie jadłam, ale nie było to jakoś zamierzone. Tak pomyślałam, że kurczę, że w sumie to jest jedna rzecz, która mnie całkiem ucieszyła w przeciągu tam tych ostatnich 3 miesięcy. Więc zaczęłam zastępować sobie troszkę moje złe samopoczucie.
ćwiczeniami, niejedzeniem, tą kontrolą, której nie miałam nad swoim życiem, nie miałam nad sobą tak naprawdę. I co, dziewczyny? 10 pojazd, 20 minut, czyli do wpół do smacznego.